Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że poczekaliście. No tak to jest, jak człowiek planuje i tak wydaje mu się, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy mnie słychać. I zaczniemy sobie dzisiejszy program z lekkim opóźnieniem. Ale mam nadzieję, że będziecie Państwo usatysfakcjonowani. Na początek tak troszeczkę takich organizacyjnych rzeczy. No mam zawsze dylemat, o czym mówić. Obiecałem, że będziemy kontynuowali kwestię oddychania i myślę, że sobie dzisiaj naprawdę rozwiniemy to, jak będziecie Państwo mieli takie życzenie, no bo ja i tak tematu nie przerobię, nawet jeżeli poświęcimy dzisiaj całą godzinę na to. A tak czy inaczej chciałem no też taką zrobić małą analizę, tak jak powiedziałbym, administracyjną, nie parę trochę informacji. Po pierwsze, no troszeczkę odniosę się do, na razie nie będę ich rozwijał tematów, do tego, no jak Państwo dobrze wiecie, bazuję najwięcej na tej tematyce, która jest podawana w Nieznanym Świecie i w Nexusie. W tym miesiącu są już dwa nowe numery. I oczywiście najbardziej skupiam się na elementach związanych z tematem dotyczącym długowieczności, czyli tego życia wiecznego i zdrowia wieloaspektowego. I dla przykładu w ostatnim Nieznanym Świecie jest kilka takich fajnych artykułów, między innymi artykuł, wywiad z brytyjskim, który był pokazany w brytyjskiej telewizji z kardiologiem, nazwiska nie będę tutaj, holenderskim kardiologiem, który wpisuje się w temat wiecznej świadomości, czyli temat życia po życiu, gdzie twierdzi się, że świadomość nie jest produktem mózgu. Bo bardzo często nam się wmawia, że świadomość jest jakby efektem wtórnym, tak jakby produktem przemyśleń i pewnych kalkulacji naszego własnego mózgu. No tak nie jest, coraz więcej o tym mówi, zresztą środowiska naukowe, tak zwane, no nie chcę powiedzieć pseudo, ale no, te naukowe, oficjalne środowiska, które no są, że tak powiem, usankcjonowane jako jedynie słuszne do mówienia prawd absolutnych i większość ludzi przyjmuje jako oczywiste, właśnie coraz mocniej akcentują, że świadomość to coś więcej. Dlaczego o tym mówię? Bo jest też kolejny z rzędu artykuł na temat też, można powiedzieć, tego, co się dzieje z ciałem duchowym człowieka po opuszczeniu ciała fizycznego. Jest to cykl artykułów, które zaczęły się w listopadzie, gdzie autorki do tej pory rozwijają właśnie temat tego, jak interpretować, jak podejść, znaczy może nie tyle jak interpretować, ale no dają bardzo wiele pytań pod zastanowienie, tak, jak to jest to naszą ala duszą, jak to wygląda w ujęciu naszym zachodnim. Jest też ciekawy artykuł My, mieszkańcy symulacji, pokazane, no to, o czym się mówi, tak, no, Państwo słuchacie Wolnej Ludzkości, znacie hiperfizykę, więc wiecie, że ten Matrix to jest jakaś tam symulacja, że tak naprawdę, ja to tak czasami mówię, że tworzymy w fikcji kolejną fikcję. I odniosę się też troszeczkę do tego, bo aktualnie czytam Gurdżijewa, wyznania Belzebuba do wnuka, gdzie jest to pokazane w bardzo szerokim aspekcie. No już dzisiaj większość z Państwa chyba sobie zdaje sprawę z tego, że nie bądźmy takimi egoistami i nie twierdźmy, że jesteśmy sami we wszechświecie. I tutaj też odniesienie do jednego z artykułów, Talerze Dropów, bardzo, bardzo też ciekawe spojrzenie od innej strony. Zaczynają ludzie, że tak powiem, dostrzegać te subtelne informacje zakodowane gdzieś pod różną postacią. Jest artykuł też o medytacji w biznesie. Ja myślę, że medytacja jako taka bardzo ściśle wiąże się z oddechem. I sobie do tej medytacji wrócimy. Ja kiedyś Państwu też obiecałem, że zrobimy sobie wspólnie
że możemy sobie wspólnie, że zrobimy sobie wspólnie medytację według takiego mojego, że tak powiem, wypracowanego przeze mnie schematu. Ja będę ciekaw, jak Państwa odczucia będą po tej, jakie Państwa będą odczucia po tej medytacji, ale zrobimy sobie to dopiero wtedy, kiedy będzie odpowiednia faza księżyca. Myślę, że wtedy całą godzinę poświęcimy na omówienie, tak, bo ja tutaj jestem zwolennikiem świadomego medytowania i żeby sobie zdawać sprawę z tego, w jakie płaszczyzny wchodzimy, z czym to się wiąże, jakie obrazy za tym będą powstawały. I jest bardzo mocny artykuł, według mnie mocny, artykuł Zbawienne jony ujemne. Okazuje się, że przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, biuro, mieszkania, samochody mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie, a to osłabia nasz organizm i doprowadza do wielu chorób. Ja już kiedyś Państwu mówiliśmy właśnie o tym jonach ujemnych, dodatnich, kiedy one są, był cały artykuł, ale myślę, że warto do tego wrócić właśnie nawet i w kontekście oddechu, bo tak naprawdę no to my też tymi jonami oddychamy. Jak jest ich dużo, no to można powiedzieć, że to są takie wolne rodniki w powietrzu, które przyspieszają procesy starzenia w naszym organizmie. I to tak pokrótce, jeżeli chodzi o nieznany świat. Jeżeli chodzi o Nexus, no to tutaj mamy odniesienie do tego ostatniego tematu, o którym mówiłem, czyli też między innymi no, jony ujemne biorą się między innymi z pola elektromagnetycznego, na które jesteśmy skazani, które oddziaływuje na nas no, w każdym aspekcie. Tu jest bardzo ciekawy artykuł Wi-Fi, niekontrolowany eksperyment, gdzie mówi się o tym, że prowadzone przez wiele lat badania niebezpiecznych skutków dla zdrowia powodowanych przez pola elektromagnetyczne nakazują zachowanie rozwagi w korzystaniu z telefonów komórkowych i różnych technologii Wi-Fi, a zwłaszcza dla dzieci. To jest bardzo ważne, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, jak zgubne jest to oddziaływanie na organizmy. Ja myślę, że tutaj chyba Państwo sobie też zdajecie sprawę z tego, że gdzieś komuś chyba zależy bardzo na tym, żeby młodzież, dzieci, które się teraz rodzą, mówi się o tym, że teraz pojawia się pokolenie dzieci kryształowych, żeby ten ich rozwój został zahamowany, żeby jednak no, nie rozwijała się ludzkość w tym kierunku duchowym, co według mnie jest nieodzowne, tego się nie da uniknąć. I teraz albo się pogodzimy, albo nie. No, czas dojrzał do tego, no i szereg takich przeszkód po drodze nam rzucanych, począwszy od genetycznie modyfikowanej żywności właśnie przez różnego rodzaju fale elektromagnetyczne. No a propos żywności, jest artykuł pod tytułem GMO, glifosat i co dalej. Niedawno odkryto właśnie taki czynnik zakaźny o wielkości porównywalny z wirusem, który wywołuje choroby u genetycznie modyfikowanych roślin, które właśnie traktowane są tym związkiem chemicznym, jest to glifosat, oraz powoduje poważne problemy zdrowotne u karmionych nimi zwierząt. Także no, koło się zamyka. I de facto no, skupia się na nas, tak, na naszych organizmach. Nawet dzisiaj tak sobie rozmawiałem z jednym takim ciekawym człowiekiem, historykiem z wykształcenia, który zadawał szereg pytań, a dlaczego? Ja mówię, no sam się zastanów, nawet kupiłem jakąś tam gazetę na dworcu a propos tego, że w polityce no wytarły się, jakby się zdezaktualizowały jakieś programy, no te ideologie już jakby, można powiedzieć, nie tyle zdezaktualizowały, co wybrzmiały, że tak naprawdę się okazuje, że no, na dzień dzisiejszy jakieś nie ma takiej koncepcji, za którą, ogólnie rzecz ujmując, tak, przynajmniej dla tych polityków, koncepcji, którą oni w stanie byliby przyjąć. Bo ja myślę, że my tutaj na Forum Wolnej Ludzkości mówimy o takich koncepcjach, tylko no, to nie są, że tak powiem, rzeczy dla nich do przyswojenia. I chociażby artykuł ekocystotyczny
toksyny, niebezpieczne dodatki do żywności. Niemal cała produkowana przemysłowa żywność jest wzbogacana licznymi dodatkami, w tym ekstocytoksynami, takimi jak glutaminian sodu i aspartam, które wywołują wiele groźnych dla zdrowia reakcji o neurologicznym charakterze. No ja Państwu nie muszę tutaj przypominać, Państwo sobie dobrze zdajecie sprawę z tego, jak niebezpieczne są to substancje. Zresztą tutaj są dosyć ciekawe fakty. Podaje się, że od momentu, kiedy wynaleziono te związki, zaczęto je stosować w dużych ilościach w przemyśle spożywczym, to do dnia dzisiejszego zjedzono już chociażby samego aspartamu, tak, około 363 tysiące ton. Tu jest bardzo ciekawie opisana procedura, jak to, co się dzieje w organizmie, co te ekscytotoksyny robią. Dlaczego ekscyto? Bo to jest taka jakby ekscytacja komórki, która zaczyna się wypalać od środka. Generalnie, jak już Państwo wiecie, o tym też sobie rozmawialiśmy, chodzi o obłony komórkowe. I tutaj one zaczynają działać na wyższych obrotach, no i się wypalają, tak? Jeżeli przyjmiemy, że ktoś, ja kiedyś taką teorię wysnułem, że każdy z nas ma do zjedzenia określoną ilość pokarmów, tak? Zgodnie z zasadą, że wyglądasz tak, jak to, co jesz, że łyżką i widelcem kopiemy sobie grób. No i co się stanie, jeżeli ten przydział, w cudzysłowie, tak, zjemy w krótszym okresie czasu? No to szybciej nasz organizm się wyeksploatuje. Podobnie tutaj, jeżeli powiedzmy sobie komórka jest obliczona na jakąś tam długość, czyli ona ma pewne parametry, ja bym to nazwał techniczne, że jest w stanie tyle wytrzymać, to jeżeli zacznie ona działać intensywniej, pod wpływem stymulacji zewnętrznej, nawet substancji powiedzmy sobie naturalnych, które organizm sam produkuje, ale on kontroluje równowagę, ile tych substancji ma być. Jeżeli w tym momencie dostarczamy z zewnątrz, to jest sztucznie pobudzona komórka do intensywnej pracy i ona w tym momencie, jakby można powiedzieć, no ten czas zdolności do technicznych wykonywania pewnych czynności jej się skraca. Także warto na te rzeczy zwrócić uwagę, nawet w kontekście, no, tego, o czym chciałem dzisiaj. Ja nie mogę Państwu dzisiaj, ale może następnym razem, bo nie zdążyłem, że tak powiem, porobić zdjęć, w tle pokażę to, co będzie dzisiejszym głównym tematem, to znaczy oddech. Generalnie chodzi o jogę, tak? Jogę, która... jogę oddechu. I ja tutaj pozwolę sobie parę rzeczy zacytować, jeżeli chodzi o tą jogę oddechu. Ona tak się ładnie nazywa, mi to zawsze ucieka. Sfara yoga. Ale nim to jeszcze powiem, to tak jak mówiłem na początku, troszeczkę organizacyjnie. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy sobie a propos oddechu też o Guoling Qigong. No ja w międzyczasie dotarłem do... kurczę, tyle tych tematów, mi to wszystko się teraz plącze. Ale dobra, może nie tyle plączę, tylko chciałbym tyle powiedzieć naraz, a nie da się. Dobra, Guoling Qigong, dotarłem do... Chinki, która w Niemczech uczy tego stylu Qigongu. Jest to bezpośrednia sukcesorka, to znaczy kobieta, która uczyła się bezpośrednio u pani Guoling. W Polsce pisałem tutaj do takiego ośrodka Qigongu we Wrocławiu. No okazuje się, że no nie ma w Polsce instruktorów, ani jednego instruktora, który by uczył tej metody. A zgodnie z pewną zasadą, której ja hołduję w życiu, wychodzę z tego założenia, że trzeba robić to, czego nie robi nikt. Bo jeżeli robisz to, czego nie robi nikt, to jest jakaś szansa na to, że to się rozwinie, a poza tym no, też jakaś metoda jakiejś takiej większej ekspresji, bo tak naprawdę, jeżeli robisz to, co robią wszyscy, masz dokładnie to, co wszyscy. Czyli nic, niewiele, i wiele powodów tak naprawdę do narzekań. I tutaj mam już dokładne namiary, mam też terminy, kiedy są szkolenia, bo można tam jechać, jeżeli osoby chore na raka chcą takiej metody się nauczyć, to ona tam ma kursy dosyć często, tak mniej więcej raz w miesiącu.
Ale są też kursy dla potencjalnych przyszłych nauczycieli, takich instruktorów tej metody. I powiem tak, że się wybieram. Pierwszy taki w tym roku to będzie 5-6 kwietnia. To są dwudniowe kursy, z tym, że teraz tak, ja już rozmawiałem tutaj z jedną z naszych słuchaczek, pozdrawiam z tej strony panią Christine i jej przyjaciółkę Heidi, ale tam może być tak, że im tam termin nie pasuje. Ja tą drogą chciałem też zachęcić państwa, no i poinformować, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany wyjazdem, to będzie sam koszt pobytu tam z kursem, to jest w granicach 200 euro. No kwestia dojazdu, zorganizowania się i tak dalej, to proszę się odezwać, tak? Ja na końcu podaję namiary, ja wyślę w tym momencie informacje, tak żeby no, doprecyzować kwestie związane z wyjazdem na ten cały kurs. Niezależnie od tego zostaje jeszcze kwestia tego wyjazdu do szkoły zdrowia. Z tym, że no powiem tak, wszelkie moje działania na dzień dzisiejszy, skontaktowania się z panią Nadjeżdżą spełzły na niczym. Mam nadzieję, jeszcze dotarłem do telefonu to uzyskać, ale to też bym prosił, żeby osoby, które, bo tam parę osób się odzywało wcześniej, są dalej zainteresowane, żeby tym wyjazdem na dwutygodniowe, trzytygodniowe, ja tam dokładnie zobaczymy, jak to będzie, ale minimum 2 tygodnie do Soczi na oczyszczanie takie kompleksowe organizmu, to też bym prosił, żeby się do mnie na maila odezwały. I przy okazji jeszcze powiem troszeczkę, bo w tamtym tygodniu przeczytałem całą książkę na temat jonizowanej wody. Tutaj mówiliśmy o tych jonach ujemnych i tak dalej. W programie tam była taka uwaga swego czasu, właśnie jak o tych jonach rozmawialiśmy, że między innymi krzem, że ktoś tam, ja mówiłem o tym, moja znajoma, żeby wyeliminować no, pewne skutki uboczne naszego funkcjonowania, spożywa sodę. No z tych informacji, do których dotarłem, no to soda nie ma takiego dobrego oddziaływania. Właśnie ona nie mówiliśmy o alkalizowaniu naszego zakwaszonego środowiska organizmu. Soda nie alkalizuje. Było to bardzo dobrze wytłumaczone, ja tej książki nie mam teraz pod ręką, więc myślę, że dla zainteresowanych, jak się odezwą, to ja opiszę proces. W każdym bądź razie, żeby alkalizować środowisko, to organizmowi trzeba dostarczyć właśnie dużej ilości jonów ujemnych, bo jony ujemne neutralizują właśnie te cząstki, wolne rodniki, to są też między innymi antyoksydanty, dlatego antyoksydanty neutralizują te negatywne oddziaływanie różnych takich substancji kancerogennych, tudzież tych substancji, które zakwaszają nasz organizm. I to taka mała dygresja przy okazji, bo myślę, że jestem to państwu winien. Ważne, żeby te rzeczy, ważne, żeby te rzeczy po prostu od razu sobie prostować. No ale wracamy do esencji, do oddechu. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jestem państwu winien wytłumaczenie. Tydzień temu nie było programu, dlatego że ja byłem na szkoleniu. Kiedyś mieliście państwo okazję posłuchać chłopaków chodziło o te plastry, to jest ta firma LifeWave i powiem tak, no bardzo mnie ta metoda też zaintrygowała, tutaj było dosyć spore zainteresowanie też na łamach i powiem tak, no bałem się jednej rzeczy, że to będzie kolejna jakaś tam metoda na rynku, która będzie formą tabletki przeciwbólowej. Polegająca na tym, że biorę, to jest wszystko fajnie, nie biorę, to jest w tym momencie wraca wszystko to, co było wcześniej. I zaintrygowany po jednym ze spotkań, a spotkałem się z najważniejszą osobą tutaj w Polsce, pojechałem na szkolenie dwudniowe, stąd no, nie dojechałem w tamtym tygodniu na program. I powiem państwu tak, to co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Rozmawiałem z osobami przewlekle chorymi, które na przykład pani po 7 lat nie spania, gdzie sztucznie wywoływany był u niej sen poprzez właśnie różnego rodzaju sterydy i no nawet psychotropy.
ona po 2 tygodniach zasnęła. I to był też taki, no jak ona opowiadała, intensywny sen, na tyle witalny, że ona po prostu no, przespała te 5 godzin pierwszy raz od nie wiadomo jak długiego czasu, bo ci, którzy na przykład mają problemy ze snem, mają potężny problem. Przy tych różnych środkach chemicznych ci ludzie są otępiali, mają potężny problem rano wstać i wrócić do normalnego funkcjonowania. Ja tu mam takie swoje wytłumaczenie, mówiąc o tym, że tak naprawdę organizm upomina się o to, żeby dać mu odpocząć, żeby dać mu czas na to, by się zregenerował. My tak naprawdę cały czas się sztucznie pobudzamy i później są takie, a nie inne efekty, ale to już jest dłuższa praca z danym człowiekiem. Ale co się okazuje? Te całe plastry działają na zasadzie, ja bym to powiedział, przywrócenia ustawień fabrycznych. I w momencie, kiedy człowiek jest, no powiedzmy, w miarę oczyszczony, to 3 miesiące przypomnienie tej właściwej wibracji organizmu zajmuje mniej więcej 3 miesiące, ustawienie organizmu we właściwych szynach, jak ja bym to powiedział. To jest, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, medycyna informacyjna i no często właśnie poprzez ten element, o którym większość ludzi zapomina, że pokarm jest nośnikiem informacji. My mamy w organizmach tak duży chaos informacyjny, że po prostu organizm głupieje. Już teraz nie chcę chodzić w szczegóły różne. I tutaj taki impuls zewnętrzny, bo tutaj nie ma żadnej ingerencji chemicznej z zewnątrz, to tak jakby no, przypomina organizmowi, to ma bardzo dużo wspólnego z homeopatią, ale oddziaływanie jest zgoła trochę inne, tak? Poprzez kryształy, które przypominają impuls. To co mówiliśmy o Wi-Fi, o polu bioelektromagnetycznym, elektromagnetycznym, nie bio, które wprowadza chaos w pole energetyczne naszego bioorganizmu, tak? To tutaj mamy w tym momencie przywrócenie ustawień fabrycznych. Tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, zainteresowanych Państwa, jak będziecie chcieli, odezwijcie się, to Wam wyślę autentyczny film, jak koń, ja to zawsze mówię, konia nie można oszukać, a koń nie może nas oszukać, bo wiele możemy mówić na temat sugestii i tak dalej, ja wiem, że Państwo jesteście no, na innych wibracjach, jesteście wyczuleni również na element komercji w tych programach, ale no, nie czarujmy się, ludzie pracujący w tych firmach mają styczność często właśnie z takimi technologiami, które de facto dopiero są odkrywane. Tutaj no, tak to jakoś często jest, że ci, którzy wprowadzają to na rynek, chcą zarobić, także taki element tutaj też wchodzi w grę. Jeżeli są osoby zainteresowane, ja dzięki, powiem szczerze, między innymi, może akurat nie tej firmie, ale różnym takim działaniom mogę sobie pozwolić na to, żeby nie brać pieniędzy za to na dzień dzisiejszy, co robię. Chociaż powiem szczerze i się tutaj Państwu przyznam, no, że są osoby, które bardzo mocno chcą sfiskalizować moje działanie i się nad tym zastanawiam, czy tego nie zrobię, bo ja po prostu będę miał wtedy więcej czasu na to, ażeby no, w całości się poświęcić, Państwu, tak? Żebym w tym momencie nie musiał martwić się o to, co tam moja rodzina, za co tam różne inne opłaty sobie porobi, a ja wtedy będę, bo tak jak zauważyliście, ja się w tym rewelacyjnie czuję i to jest chyba to, co chcę, znaczy chyba, na pewno to jest to, co chcę robić na co dzień. Zgodnie z zasadą, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ale dobra. Wracamy do podstaw, tak? Do oddechu, bo oddech, no to chciałbym Państwa też wyczulić w tym momencie po tych 2 ostatnich programach na to, jak wielkie znaczenie ma oddech. Oddech jest fizycznym odpowiednikiem umysłu. Narzędziami umysłu są kora mózgowa i bliźniacze półkule mózgowe, które koordynują pracę całego organizmu poprzez odruchy neuromotoryczne. Wszystkie czynniki neuromotoryczne, wszystkie sensoryczne i motoryczne funkcje ciała odbywają się przy pomocy oddechu. A więc oddech jest umysłem w działaniu. Oddech dostarcza organizmowi siły pranicznej. Owa siła praniczna, działająca jako element powietrzny, jest źródłem ruchu, tętna, wibracji i życia. Słowo duch pochodzi z łacińskiego słowa spiritus, co dosłownie znaczy tchnienie. Umysł i świadomość to pojęcia abstrakcyjne, podczas gdy oddech jest fizjologiczną rzeczywistością.
Studiowanie świadomości zaczyna się od studiowania prawdziwej nauki oddychania. Oddech jest źródłem ruchu. Samo oddychanie jest czynnością neuromotoryczną. Nauka kontrolowania prany jest znana pod nazwą pranayamy, która jest gałęzią hatha jogi. Termin yoga, który dosłownie znaczy jedność, odnosi się do dyscypliny, do sposobu rozwijania w sobie wyższych zdolności umysłu. Ja bym powiedział świadomego rozwijania tych zdolności. Wiele jest ścieżek w jodze, lecz w gruncie rzeczy wszystkie mają jeden cel – jedność naszej jaźni z Bogiem. Na poziomie fizycznym oznacza to związek umysłowości niższej z wyższą. Zdolności człowieka do abstrakcyjnego myślenia i jego dążenie do wyższych ideałów życia jest umiejscowione w korze mózgowej. Zdolności te często kłócą się z jego instynktowną, zwierzęcą naturą, która znowuż umiejscowiona jest w móżdżku. Poprzez jogę można się nauczyć, jak nad tym zapanować i dążyć do wyższych ideałów, jak współgrać z prawem dobra powszechnego. Podczas gdy animalistyczna natura człowieka sprawia, że staje się on samolubnym hedonistą, praktykowanie jogi sprawia, że wyzbywa się on tych cech. Wszystkie dyscypliny jogi wyraźnie stwierdzają, że istnieje bezpośredni związek między praną a umysłem oraz że kontrolując lub panując nad praną, można zapanować nad umysłem. Proces oddychania powoduje, że w umyśle powstają wyobrażenia. Kontrolując proces oddychania dzięki pranajamie, uspokajamy oddech. Wyobrażenia nie niepokoją umysłu, a wewnętrzny dialog ustaje. Nos jest instrumentem zmiany aktywności komórkowej. Zatrzymaj pranę, a ustaną modyfikacje psychologiczne, a jogin będzie w stanie znaleźć się w stanie błogości, tak zwanym stanie samadhi. Prana odnosi się nie tylko do przepływu tlenu w organizmie, lecz do wszystkich składników siły życiowej. Prana jest witalną siłą życiową, która podtrzymuje wszystkie organizmy żywe. Energia praniczna znajduje się w jonach ujemnych. Wspominaliśmy dzisiaj o tym. W tlenie, w ozonie i w promieniowaniu słonecznym. Lecz dla istot ludzkich jest głównym źródłem, jej głównym źródłem jest właśnie oddech. Swara yoga jest nauką zajmującą się oddychaniem nosowym. Słusznie została nazwana starożytną techniką umysłu. Nie będąc częścią hatha jogi czy innych gałęzi jogi, nauka swara jogi zajmuje się związkiem pomiędzy oddychaniem nosowym i delikatnymi nerwami organizmu z jednej strony, a cyklami księżyca i elementami z drugiej. Zgłębia cykle nosowe, naturę oddechu przepływającego prawym i lewym nozdrzem. Ja bym powiedział, że to jest świadome oddychanie. Nauki swara jogi pozwalają nam synchronizować nasz oddech, nasze życie z uniwersalnym rytmem księżyca. To wyrównanie usuwa wysiłek i napięcie pochodzące ze stresów życia codziennego oraz przynosi pomyślność. Twórcy swara jogi nie znali pojęcia półkul mózgowych, lecz pracowali oni wedle zasady dwubiegunowości. Prawa strona ciała jest męska, słoneczna lub należąca do Shivy. Państwo wiecie o tym, że dzisiaj nauka to potwierdza. Mówi, że prawa strona, jak mówimy o biegunach, jest dodatnia. Nawet patrząc na to, o czym mówią w LifeWave, tam też się odpowiednio przykleja te plastry na akupunkturę w zależności od jego potencjału. Lewa zaś strona jest żeńska, lunarna lub należąca do shakti, czyli ujemna. Siedząc w głąb zachowań ludzkich, mogli określić, które czynności najlepiej odpowiadają dominacji prawego, a które lewego nozdrza. Obserwując bezpośredni wpływ księżyca na oddech, odkryli świętą naukę godziwego życia. Drodzy Państwo, kto dzisiaj ma czas zastanawiać się nad tym, którą dziurką nosa w danym momencie oddycha? Proszę się przyznać, ile razy w życiu zwróciliście na to uwagę.
Książka ta oferuje metody określa... Przepraszam, to sobie łyknę. Określania dominacji prawego tudzież lewego nozdrza i synchronizacji dominującego nozdrza z odpowiednimi czynnościami życia codziennego. Skutkiem tej metody nie jest już więcej bezsilnymi, po poznaniu tej metody nie jesteśmy już więcej bezsilnymi ofiarami danego stanu emocjonalnego. Jeżeli chcesz zmienić niepożądany stan, oddychaj po prostu przez bardziej obciążone nozdrze. My często, jak już się skupiamy, to skupiamy się na bólu, ale nie rozumiejąc pewnych rzeczy, po prostu chcemy tylko ten ból oddalić. Wraz ze zmianą przepływu oddechu nosowego stopniowo zmienia się chemia ciała, a niepożądany stan emocjonalny czy psychologiczny powoli znika. Sfara yoga może nauczyć nas, jak żyć spokojnie, jak być panem swojego własnego ciała i umysłu. Może umożliwić nam stanie się prawdziwymi instrumentami świadomości. Myślę, że to, co Państwu tutaj przytoczę, no, będzie mogło być takim kluczem do samodzielnego nastrojenia swojego ciała i umysłu właśnie przy pomocy oddechu. Ja mam właśnie taką nadzieję, znaczy myślę, że tak jest naprawdę, że zresztą w Qigongu oddech odgrywa duże znaczenie, że poznając metodę Golin, no poznamy właśnie medytację oddechową w ruchu, tak? Połączenie odpowiednich czynności ruchu fizycznego z ruchem, właśnie z oddechem. Ale dobra, wracamy. Nasz ludzki organizm pracuje poprzez wyspecjalizowaną siatkę kanałów znanych naukom medycznym jako nerwy, żyły i arterie. Te kanały, które pozwalają nam odbierać i reagować na nasze otoczenie, to nerwy. W odniesieniu do nich będziemy posługiwali się terminem nadi. Automatyczny system nerwowy, autonomiczny system nerwowy zarządza wewnętrzną maszynerią organizmu poprzez swoje gałęzie. Jest to współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Wszystkie nerwy i nadi tworzą rodzaj siatki wokół każdej komórki, włókna, tkanki, kości itd. Aby organizm mógł być świadom i swojego otoczenia i siebie samego. Póki w każdym nadi i nerwie energia przepływa we właściwym danemu obszarowi rytmie, póty życie trwa. Kiedy nadi zostają zablokowane, organ z nimi związany obumiera, a w organizmie rozwijają się liczne choroby. Nasze organy wewnętrzne funkcjonują jakby fabryka produkująca energię, która zostaje zamieniona w świadomość. Kora mózgowa otrzymuje z organów wewnętrznych sygnały neuromotoryczne w formie impulsów elektrycznych, które następnie są interpretowane i przekształcane w świadomość. Same te sygnały neuromotoryczne przybierają kształt energii elektromagnetycznej i elektrochemicznej. Proces przetwarzania trwa tak długo, jak długo człowiek oddycha, z wyjątkiem oddechów, okresów oddychania jogi, kiedy zostaje on podtrzymany pomimo braku zwykłego oddychania. Kiedy oddech ustaje całkowicie, organizm umiera. Oddech jest kluczem do życia. Łączy on organizm ze świadomością, materię z umysłem. Jego obecność jest życiem, a brak śmiercią, rozpatrywaną z punktu widzenia naszego fizycznego organizmu. Poza tym oddech to prana. Lecz sam proces oddychania jest czynnością neuromotoryczną, gdyż wdychanie i wydychanie powietrza dzieje się za pomocą nerwów. Czynność tę powoduje tętno życia. Ruch niezbędny jest do każdego podziału komórkowego. Według filozofii hinduistycznej ten ruch, jako funkcja elementu powietrznego, jest nasieniem naszego organizmu. Tętno, ruch, ekspansja i oddychanie to czynności wrodzone w każdej komórce, zarówno spermie, jak i jaju. To właśnie ono, powiedziałbym plennikowi, tak? To właśnie ono, wrodzone tętno czy pulsowanie, podtrzymuje organizm przy życiu, zanim człowiek zaczerpnie pierwszego oddechu. Nawet kiedy nozdrza nie pracują,
a płuca trwają w uśpieniu, ożywiające fluidy pełne jonów pranicznych matki wpływają do płuc poprzez pępowinę, w ten sposób prana działa wewnątrz łona. Po zapłodnieniu zaczyna się wzrost, siła praniczna ku niemu potrzebna, dostarczana jest do łona, gdzie nowy organizm jest doskonale zabezpieczony i odżywiony fluidami życia. Po narodzinach pierwszą czynnością, która reguluje wszystkie czynności ciała, jest oddech, ekspansja płuc i otwarcie nozdrzy. Płuca zaczynają pracować wraz z pierwszym krzykiem dziecka. Jest to chwila, w której zaczyna się życie i cykl nosowy każdej jednostki. Kiedyś mówiłem Państwu o tym, nie wiem czy pamiętacie, ale przypomnę, że jeżeli zabierzemy człowiekowi powietrze, to umiera w ciągu kilku minut. Jeżeli zabierzemy człowiekowi wodę, to umiera po kilku dniach. Jeżeli zabierzemy człowiekowi składniki budulcowe z pokarmu, czyli węglowodany, białka i tłuszcze, to w świetle obecnej wiedzy, ja pomijam tutaj w tym momencie bretarian, którzy odżywiają się praną, ale w świetle tego, co się oficjalnie mówi, przy tym poziomie świadomości człowiek umiera po kilkunastu dniach. Ale jeżeli zabierzemy człowiekowi witaminy, mikroelementy, aminokwasy, zobaczcie, co jest po drugiej stronie tego wszystkiego, co nazywamy witaminami ogólnie rzecz ujmując, to człowiek umiera po wielu, wielu, wielu latach, nie wiedząc tak naprawdę, co było jego prawdziwą przyczyną, bo w momencie, kiedy komuś zabierzemy możliwość zaczerpnięcia powietrza, to od razu wiemy, dlaczego zmarł. Jakiż mamy wpływ w tym momencie na, jaki ma wpływ oddychanie na nasze życie, na długość naszego życia? Nos jest jedynym organem ciała będącym w nieustannym kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym. Częstotliwość, z jaką oddychamy, jest w pewnym stopniu reakcją na zmiany w naszym stanie fizycznym czy psychicznym. W gniewie na przykład oddech staje się szybszy, a podczas snu staje się wolny i regularny. Pewnie Ameryki nie odkryłem, jak to Państwu mówię, ale przeciętny organizm ludzki oddycha jeden wdech i jeden wydech 13 do 15 razy na minutę. Co to znaczy? To znaczy, że nasze ciało oddycha 21 tysięcy do 21,5 tysiąca razy w ciągu 24 godzin, czyli w ciągu takiego cyklu, który trwa dobę. Wraz z przyspieszeniem rytmu oddychania wzrasta szybkość przepływu krwi i innych ważnych dla życia fluidów. Te przyspieszenia z kolei stymulują czynności neuromotoryczne, które powodują, że ciało zużywa więcej energii. Wtedy organizm musi poprzez oddychanie wewnątrzkomórkowe przetworzyć więcej tlenu i glukozy na energię. Te wymogi nie wpływają na proces wzrostu organizmu, lecz organizm dojrzały reaguje już na każdą z jego zmianę. Jego mechanizmy naprawcze zwalniają swoją pracę, a poziom energii zostaje zredukowany. Jeszcze raz, bo to jest ważne. Te wymogi nie wpływają na proces wzrostu organizmu, czyli intensywniejszy oddech wcale nie powoduje, że my się bardziej jakoś rozwijamy. Lecz organizm dojrzały reaguje już na każdą zmianę. Jego mechanizmy naprawcze zwalniają wówczas swoją pracę, a poziom energii zostaje zredukowany. Rezultatem tego jest zwiększenie poziomu stresu i napięcia. Utrzymując normalną szybkość oddechu, nie więcej niż 15 oddechów na minutę, lub też zmniejszając szybkość oddychania, możemy zachować energię, czyli zwiększyć poziom witalności, a tym samym dłużej żyć. Można by było się też posilić tutaj w tym momencie o taką, nawiązując do tego, co wcześniej Państwu mówiłem, do tej teorii, że tak jakby każdy miał określoną ilość oddechów do wykonania. Jeżeli będzie intensywniej oddychał, to po prostu szybciej ten limit, który sobie, że tak powiem, miał przeznaczony, zużyje. Według właśnie pism Swarayogi, Shiva Svarodaya oraz Guyana Svarodaya, długość życia człowieka mierzona jest nie w latach, lecz no właśnie w liczbie oddechów. Gdy oddychamy 15 razy na minutę, ludzkie życie obejmuje ponad 946 milionów oddechów, czyli całe 120 lat. Zobaczcie Państwo, dzisiaj mówi się dosyć często, że nasz biologiczny organizm jest zaprogramowany na 120 lat. Utrzymanie normalnej szybkości oddychania, to jest 15 oddechów na minutę, nie wymaga specjalnego wysiłku czy treningu.
Jednakże zmniejszenie szybkości oddychania wymaga kontrolowania tegoż procesu i pilnego ćwiczenia pranayamy. Svara yoga również dostarcza metod kontrolowania oddechu siłą woli. Jedno z ćwiczeń na przykład polega na zmniejszeniu szybkości oddychania poprzez skoncentrowanie się na dźwięku wdechu i wydechu. W normalnym oddychaniu nie słychać żadnego dźwięku, lecz kiedy oddycha się szybko, to dźwięk staje się coraz głośniejszy. Wtedy należy spróbować zapanować nad szybkim oddechem, kontrolując się na jego dźwięku i spowolnić czynności ciała. Podczas normalnego oddychania jeden kompletny oddech zajmuje 4 sekundy, a wydychane powietrze rozciąga się na odległość 12 szerokości palców. Wraz z zmniejszeniem szybkości oddechu automatycznie zmniejsza się jego długość. Zmniejszając długość oddechu i jednocześnie jego szybkość, sprawimy, że nasze życie ulega wydłużeniu. Popatrzcie Państwo na przykład na sportowców, którzy zbyt intensywnie trenują, którzy na siłę próbują osiągnąć dany wynik sportowy. Kosztem. No właśnie, zawsze jest coś za coś. Jeżeli z jednej strony coś osiągamy, to z drugiej strony musimy dać organizmowi coś w zamian. Jeżeli nic mu nie dajemy w zamian, to siłą rzeczy, zobaczcie, ilu sportowców staje się później kalekami, którzy wyeksploatowawszy swój organizm, no stają się wrakami tak naprawdę. Ale ci, którzy mądrze prowadzą trening pod kątem własnej fizjonomii, pod kątem pewnych cech motorycznych przypisanych indywidualnie do danego organizmu, gdzie stopniowo zwiększają intensywność treningu, gdzie dochodzą do pewnego poziomu w wolniejszym tempie, no de facto organizm im oddaje z nawiązką. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. A teraz powiązanie naszego nosa z umysłem. Każde nozdrze pracuje niezależnie od drugiego i to jest bardzo ważne. Myślę, że chyba gotów jestem zaryzykować twierdzenie, że nie mieliście Państwo okazji posłuchać albo nawet poczytać na ten temat, bo to jest dosyć, że tak powiem, rzadka wiedza. Każde nozdrze, pracując niezależnie od drugiego, wpływa na chemię ciała w inny sposób. Czyli w zależności od tego, którą dziurkę od nosa oddychamy, to takie procesy zachodzą w naszym organizmie. A czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, którym, czy lewym, czy prawym nozdrzem w tym momencie oddychacie? I jakie to ma znaczenie? Kiedy oba nozdrza na przykład pracują jednocześnie, chemia ciała zmienia się tak, że jest bardziej odpowiednia do medytacji niż do zajęć światowych. Prawe nozdrze, słoneczne lub ogrzewające z natury, zwiększa wydzielanie kwasów, podczas gdy lewe nozdrze, lunarne lub chłodne z natury, zwiększa wydzielanie zasad. Dlatego tak bardzo dobre przełożenie na nasz organizm ma oddychanie lewą dziurką nosa. Ja proponuję, żebyście Państwo zapamiętali to, bo warto się tak troszeczkę skupić nad tym. I prawe, i lewe nozdrze związane są z przeciwnymi półkulami mózgowymi i płatami węchowymi. Ponieważ zmiana oddechu z jednego do drugiego nozdrza regulowana jest bezpośrednio przez przeciwne polecenia ze współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego, możliwe jest, że pod wzgórze mózgu jest ośrodkiem procesów psychicznych i zachowań człowieka. Nos pozostaje w bezpośrednim kontakcie z podwzgórzem poprzez swoje połączenie z płatem węchowym mózgu. Podwzgórze reguluje ciepło ten ciała, co wpływa na procesy psychiczne, interpretowane przez mózg jako stany emocjonalne. Podwzgórze jest częścią układu limbicznego, czyli części mózgu odpowiadającej za emocje i motywacje. Nozdrza poprzez proces oddychania związane są z odruchami neuromotorycznymi, a tym samym z autonomicznym układem nerwowym, czyli tym, o którym już mówiliśmy, współczulnym i przywspółczulnym. Ja wiem, że dzisiaj to może być tak trochę trudno
Ale ja proponuję, żebyście Państwo, jak czegoś nie zrozumiecie, odsłuchali program jeszcze raz i skupili się na pewnych zdaniach, które ja tutaj, bo to jest tak naprawdę esencja, bo możemy na ten temat gadać, rozkminiać na wiele rzeczy, a mi też zależy na tym, żebyście dostali taką informację, bo za chwilę będzie taka praktyczna rzecz. Tutaj na razie mówimy o teorii, ale warto też mieć to wyobrażenie i tą świadomość. Owe odruchy neuromotoryczne wpływają na półkule mózgowe i podstawową chemiczną działalność mózgu. Chemicznymi posłańcami mózgu są neurotransmitery. Wpływają one na wszystkie funkcje ciała, łącznie z temperaturą, ciśnieniem krwi, poziomem hormonów i regularną pracą serca. Otóż jaka jest natura nozdrzy? Nozdrza połączone są poprzez wspomniane nadi, właśnie oplecione siatką nerwów czuciowych. Istnieją dwa rodzaje, kanały siły pranicznej i kanały energii psychicznej. Ja już daruję Państwu nazwy hinduskie. Poprzez niektóre z najważniejszych nadi przepływa jednocześnie i praniczna, jako prądy elektromagnetyczne, i psychiczna, jako uczucia, wibracje, częstotliwości, energia. Czyli jeszcze raz, poprzez najważniejsze nadi przepływa jednocześnie i praniczna, i psychiczna energia. Może darujemy sobie to, co teksty joginów mówią, że mamy 14 ważnych nadi, przez które przepływają oba te rodzaje energii. Ja bym się skupił w tym momencie na czymś, co dla Państwa będzie najbardziej wartościowe. Takie pojęcia, żeby się też sobie zdawali sprawę później, jak będziemy mówili o ćwiczeniach, co to jest. Ida. Nadi to zaczyna się w ta nadi. Zaczyna się w podstawie kręgosłupa i działa jako kanał lewy. Przepływa po lewej stronie kręgosłupa. Wyobraźcie sobie Państwo, po lewej stronie kręgosłupa i kończy się w lewym nozdrzu, czyli lewe nozdrze jest jakby połączone z lewym kanałem w kręgosłupie. Rozgałęziając się dalej w naczyniach włosowatych. Nadi to uaktywnia się, kiedy oddychanie odbywa się przez lewe nozdrze. Ponieważ Ida uważana jest za nadi odżywiające i oczyszczające. Jego energia nazywana jest żeńską lub macierzyńską. O tym już sobie mówiliśmy, ale w momencie, kiedy oddychacie Państwo lewym nozdrzem, odżywiacie i oczyszczacie swój organizm. To też ma ogromne znaczenie przy odżywianiu pranicznym, wtedy, kiedy zastępuje się pokarmy stałe, ale to jest, mówię, jeszcze inna bajka, to myślę, że jak sobie to omówimy, wrócimy do tego, kiedy dojdziemy w końcu za jakiś czas do Bretarian. Lewe nozdrze połączone jest z prawą półkulą mózgową, co sprawia, że jego natura jest emocjonalna i magnetyczna. Czyli lewe nozdrze, prawa półkula. Z powodu swojej dominacji podczas wschodu księżyca nazywane jest lunarnym, czyli można powiedzieć księżycowym. Oddech przepływający przez lewe nozdrze nazywany jest idą, czyli oddechem księżycowym. Czyli macie Państwo już wytłumaczenie. Oddech księżycowy wtedy, kiedy oddychamy lewym nozdrzem, to jest ida. A teraz pingala. Pingala to nadi zaczynająca się u podstawy kręgosłupa, czyli podobnie jak tamta, ale pracuje jako jego prawy kanał. Usytuowana jest po prawej stronie kręgosłupa i kończy się w prawym nozdrzu, również rozgałęziając się w ciałkach włosowatych. Podczas pracy prawego nozdrza to nadi właśnie się uaktywnia. Pozostaje ono w związku z prądami słonecznymi, a jego energia uważana jest za energię męską. Prawe nozdrze połączone jest z lewą półkulą, czyli analogicznie do tamtego, do Idy, tutaj mamy prawe nozdrze jest połączone z lewą półkulą mózgu, co sprawia, że jest ona naturalna, że jej natura jest werbalna i racjonalna. Ponieważ dominuje podczas zachodu słońca, nazywane jest nadim słonecznym. Oddech przepływający przez prawe nozdrze nazywa się pingalą, czyli, tak jak wspomniałem, oddechem słonecznym, słońca. No i trzecie pojęcie, suszumna. Suszumna jest to nadi, która się też zaczyna u podstawy kręgosłupa i jest umiejscowione po środku, pomiędzy idą a pingalą. Znane jest również jako kanał centralny.
czyli królewska droga. Jego energia przepływa przez wnętrze kręgosłupa, przechodzi przez podniebienie, podstawę czaszki i kończy się na górnej części czaszki. Czyli centrum to jest suszumna. Kiedy powietrze przepływa przez oba nozdrza, jednocześnie uaktywnia się nadi suszumna, którego natura jest ognista, czyli centrum ma naturę ognistą. Nadi to zwykle zaczyna pracować automatycznie o świcie lub o zmierzchu. Jak również przez krótkie okresy, kiedy zachodzi przejście z jednego nozdrza do drugiego. Są takie momenty, jak Państwo zaobserwujecie, kiedy wydaje nam się, że oddychamy jednocześnie obydwoma nozdrzami. Często jest tak, że osoby oddychają tylko jedną dziurką nosa, drugą mają, niektórzy mówią, wiecznie zapchaną. Nigdy tak nie jest, bo gdyby tak było, to te osoby już by dawno mogły się, że tak powiem, pożegnać z tą rzeczywistością, ale to sobie jeszcze rozwiniemy. Wszystkie istoty ludzkie oddychają przez oba nozdrza tuż przed śmiercią, kiedy uaktywnia się szuszumna. Suszumna. Tak więc wiemy już, że nozdrza zostały nazwane według ich związków z prądami słonecznymi i księżycowymi, które są odpowiednio gorącej i chłodnej natury. Poprzez okresową zmianę nozdrzy utrzymuje się chemiczna równowaga organizmu. Także tutaj już Państwo macie wyobrażenie na ten temat, ja sobie daruję związek z nozdrza, z planetami. Ale powiemy sobie o kontrolowaniu oddychania poprzez nozdrza dwa razy w miesiącu, bo myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz i to jest to, co Państwu się też przyda, tak? Ja mam też taką prośbę, żebyście w tygodniu po wysłuchaniu tego programu zaczęli troszeczkę eksperymentować, żebyście zaobserwowali, jak oddychacie, którym nozdrzem, żebyście zaczęli być świadomi procesów oddechu. I to jest moja główna intencja dzisiaj w tym programie. Wracając do kontrolowania oddechu przez nozdrza. Księżyc zmienia się dwa razy w miesiącu, tworząc tym samym dwa cykle. Ameryki nie odkrywamy, ale mało kto wiąże te cykle z innymi procesami zachodzącymi w naszym życiu codziennym, a jeszcze co dopiero z naszym życiem organizmu biologicznego. Pierwszy cykl to jest cykl... Przepraszam, ale sobie łyknę trochę. To jest cykl wschodu, od nowiu do pełni, czyli wtedy, kiedy księżyc stopniowo rośnie, jego wielkość i wpływ również na nasze życie. Drugi cykl to jest cykl zachodu, od pełni do nowiu, kiedy on stopniowo maleje, maleje również jego objętość i jego wpływ na nasze życie. Jak to już zostało powiedziane wcześniej, lewe nozdrze dominuje podczas cyklu wschodu księżyca, czyli wtedy, kiedy księżyc rośnie, a prawe podczas cyklu zachodu. Drodzy Państwo, to co tutaj Wam mówię, czytam, analizujemy sobie, to jest wiedza wynikająca z długoletnich, uwierzcie mi, długoletnich obserwacji joginów, ludzi, którzy poświęcili często swoje całe życie, żeby się dzisiaj dostali esencję tego. Dlatego warto się nad tym pochylić i nie lekceważyć tej wiedzy. Tym bardziej, że poprzez to, o czym wcześniej sobie mówiliśmy, tak naprawdę dzisiaj zaczniecie rozumieć, jak ogromne znaczenie ma oddech również na nasze życie i na nasze zdrowie. I oddech jako taki, jako technika, ale również to, czym oddychamy. Praniczny jest akurat, jeżeli kalendarz praniczny jest niedostępny, istnieje inny, łatwy sposób określenia, czy oddychamy zgodnie z rytmem lunarnym, czy nie. Aby to zrobić, należy po prostu zaobserwować, które nozdrze dominuje o świcie, po pełni lub nowiu. No pod warunkiem, że o świcie Państwo wstaniecie. Rankiem po pełni zaczyna się cykl zachodu księżyca. O świcie powinno uaktywnić się prawe nozdrze, a jego praca powinna trwać 3 kolejne dni. Rankiem po nowiu zaczyna się cykl wschodu księżyca. O świcie powinno uaktywnić się lewe nozdrze, a jego praca powinna trwać przez 3 kolejne dni. Jeżeli nozdrza pracują prawidłowo, ciało utrzymuje swój naturalny, zdrowy rytm. Jeżeli odpowiednie nozdrze, prawe po pełni, a lewe po nowiu, nie pracuje, nastąpi zmiana w chemii ciała.
Zmiana ta może doprowadzić do problemów natury fizjologicznej lub psychologicznej, lub obu tych jednocześnie, dosłownie w przeciągu 2 tygodni. Dlatego tak ważne jest, aby starać się naprawiać problem od samego początku. Drodzy Państwo, chyba nie jest to dla Was tajemnicą, że w momencie, kiedy człowiek choruje, zmienia się również rytm jego oddechu. Że przy gorączce, wtedy kiedy organizm ma pewien problem do pokonania, zmienia się ten rytm, oddech przyspiesza. Dlatego zwrócenie tak naprawdę w tym momencie, zaobserwowanie, że nie tylko przyspieszył oddech, ale i którym nozdrzem oddychamy, ma też kluczowe znaczenie pod warunkiem, że wiemy, z czym to się je. Dlatego ważne jest, aby starać się naprawić problem od samego początku. Należy sprawdzać, którym nozdrzem mniej więcej o świcie, jeżeli jeszcze przed wstaniem z łóżka oddychamy. W przypadku dominacji niewłaściwego nozdrza nie należy wstawać z łóżka, póki nie zacznie pracować właściwe nozdrze. A my dzisiaj często ktoś na tym zastanawia. Budzik dzwoni, zrywamy się albo jeszcze leżymy, nie myśląc o tym. Ja mam taki zwyczaj, że nim wstanę, to jeszcze leżę. Jak to mój ojciec zawsze mówił, dumam sobie. To, że leżę, to nie znaczy, że się opierdzielam, tak? Właśnie warto wtedy zwrócić uwagę na procesy życiowe w naszym organizmie. Należy odczekać mniej więcej 10 do 30 minut po wschodzie słońca, a potem zmienić nozdrze poprzez oddychanie na siłę, nozdrzem bardziej przeciążonym. Za chwileczkę powiem Państwu jeszcze o tym, jak zmieniać, bo są 3 sposoby na zmianę nozdrza, którym oddychamy. Naprawdę jest to możliwe. Można również posłużyć się innymi metodami, które zostały opisane w części jak zmieniać, to zaraz o tym powiemy. Możliwe jest, że nozdrze dnia zacznie pracować 10 do 30 minut przed lub po wschodzie słońca. Czasami, kiedy zakłócona jest chemia ciała, nozdrza nie zmieniają się, nawet po wypróbowaniu wszystkich metod. W takim przypadku należy zachować wzmożoną czujność i działać zgodnie z tym, czego wymaga pracujące nozdrze. A jak zmienić nozdrze? Kiedy konieczna jest zmiana pracującego nozdrza, należy posłużyć się jedną z 3 metod. Pierwsza. Połóż się na boku odpowiadającym pracującemu nozdrzu. Na przykład na prawym boku, jeżeli pracuje prawe nozdrze. I odwrotnie, jeżeli lewe nozdrze pracuje, a chcemy je zmienić na prawe, to kładziemy się na lewym boku. Pod pachę podłóż małą poduszkę, która będzie utrzymywała ciężar ciała i stymulowała nerwy po tej stronie. Nozdrze powinno zmienić się w ciągu kilku minut. U ludzi zdrowych zmiana nastąpi bardzo szybko, w ciągu 2 do 3 minut. Lecz kiedy chemia ciała jest niezrównoważona, zamiana nozdrzy nastąpi po dłuższym czasie. Jeżeli organizm jest chory, nawet godzina może nie wystarczyć na zmianę nozdrza, być może zajmie to i kilka godzin. I to jest bardzo ważna uwaga. Druga metoda to jest delikatnie przyciśnij kciukiem pracujące nozdrze i oddychaj na siłę poprzez przeciążone nozdrze. O co chodzi? Jeżeli w tym momencie oddychamy nie tym nozdrzem, co powinniśmy, po prostu, można powiedzieć, zatykamy paluchem, oczywiście nie dużym paluchem lewej nogi, tylko tutaj dłoni. I jakby, można powiedzieć, mechanicznie zmuszamy organizm do tego, by oddychał drugim nozdrzem. Trzecia metoda to usiądź wygodnie i zwróć wzrok ku przeciążonemu nozdrzu. Metodę tą można skutecznie stosować razem z oddychaniem na siłę, czyli z metodą drugą. Czyli włączenie procesu świadomości. Ja jestem zawsze zwolennikiem łączenia metod. Pierwsza z tych 3 metod jednakże jest dla wielu osób najefektywniejsza i najłatwiejsza, czyli to leżenie na boku. Leżenie na boku odpowiadającym pracującemu nozdrzu zapewnia odprężenie i redukuje niepokój. Nozdrze zmienia się łatwo, kiedy człowiek jest odprężony, pomaga to mu również siła grawitacji. Praktycy z farajogi, dzieci oraz osoby z czystą chemią ciała potrafią zmienić nozdrze w przeciągu 2 do 3 minut. Jogowie potrafią to zrobić samą siłą woli. Proponuję, żebyście Państwo poeksperymentowali. Dlatego, że to jest taki dosyć ciekawy temat. Są też różnego rodzaju czynności, które odpowiadają oddechowi danym nozdrzem. Ja myślę, że
ten temat jeszcze byśmy sobie powtórzyli, znaczy może nie powtórzyli, ale rozwinęli, bo już widzę godzinę rozmawiam, nie chciałbym Państwa tutaj za bardzo zanudzić, bo co prawda metoda jest prosta tak naprawdę, ale no żeby nie przeciążyć, tak, bo za dużo to niezdrowo. Może jeszcze troszeczkę na temat tego, kiedy zmieniać te nozdrza, tak? Bo nie tylko te zewnętrzne czynniki, które decydują, tak? Układ, można powiedzieć, księżyca i pora dnia, ale ważne jest, aby zmieniać nozdrze, kiedy zachodzi jedna z poniższych okoliczności. Czyli pierwsze, jeżeli musimy zrobić coś, co nie koresponduje, co nie odpowiada oddychaniu przez dane nozdrze. Ja za chwileczkę Państwu to przytoczę, w jakich czynnościach, przy jakich czynnościach, tak ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły, powinniśmy oddychać danym nozdrzem. Po drugie, jeżeli czujemy zaniepokojenie, pojawiają się objawy jakiejś choroby, czujemy dziwny posmak w ustach lub brak nam energii. Trzecie, jeżeli prawe lub lewe nozdrze pracuje dłużej niż 2 lub 3 godziny bez przerwy. Dlaczego? Do tego zaraz sobie też chwilę powiemy, bo 2-3 godziny to jest taki optymalny czas oddychania i jak Państwo sobie poobserwujecie, proponuję, że najpierw poobserwować, to automatycznie, samoczynnie zmienia się oddychanie z jednego nozdrza na drugie. 4. Jeżeli nozdrze księżycowe pracuje w czasie, kiedy powinno pracować nozdrze słoneczne i odwrotnie. I 5. Kiedy oba nozdrza pracują, a musimy zająć się czymś innym niż medytacja, relaksacja lub cokolwiek, co prowadzi do spełnienia. Nieprawidłowa praca nozdrzy powoduje napięcie i konflikt, niepotrzebne zajmowanie się niewłaściwymi zajęciami oraz stratę. Nozdrza należy zmieniać, ilekroć jest to konieczne. Znaczenie nozdrzy. W swarajodze nozdrze odgrywają rolę bram do oddychania i wskazówek relatywnej dominacji wpływów współczulnego przywspółczulnego układu nerwowego związanych z lateralizacją czynności względem półkul mózgowych. I służą też jako połączenie między człowiekiem a środowiskiem, jako ogniwo łączące ciało fizyczne z nerwami człowieka, ogniwo, które łączy materię z umysłem, które łączy energię ze świadomością. To oddech nas łączy tak naprawdę. Wskazówki, oddech to również wskazówki nadchodzących zdarzeń. Już w oddechu możemy zawnioskować, co może się w niedługiej przyszłości nam przytrafić. Ja wiem, że to trochę brzmi jak magia, ale rzeczywiście nasz organizm dużo szybciej wie, co się zdarzy, aniżeli nam się to wydaje. Kiedy nozdrza są doskonale zsynchronizowane z rytmem lunarnym i solarnym, potrafimy zrozumieć subtelne sygnały, jakie one dają. Nozdrza poprzez swój związek z nerwami dostarczają nam informacji na temat przyszłych zdarzeń poprzez swoje nienormalne zachowanie, dostarczają nam wskazówek o tym, co zajdzie w naszym organizmie. W normalnych warunkach powietrze przepływa przez jedno nozdrze 1 do 2 godzin. I tutaj uwaga! Prosiłbym, żebyście Państwo to zapamiętali. W normalnych warunkach powietrze przepływa przez jedno nozdrze 1 do 2 godzin. Potem następuje zmiana. Kiedy coś ważnego ma zajść w organizmie lub w otoczeniu, oddech zaczyna zachowywać się w sposób dla siebie niezwykły. A jakież to mogą być nieprawidłowości? Nozdrza nie zmieniają się w regularnych odstępach czasu. Bo jeżeli oddychamy godzinę jednym, to później godzinę drugim. Jeżeli oddychamy jednym dłużej, drugim krócej, to jest to nieprawidłowe. Ale żeby to zaobserwować, to trzeba się skupić na sobie. Człowiek, tak jak Państwu kiedyś mówiłem, to jest kosmos, to jest wszechświat. My wolimy zajmować się zewnętrznymi rzeczami, na które nie mamy wpływu, a ktoś nam bzdurna opowiadał, że możemy zmieniać pewne rzeczy, możemy jedynie zmieniać samych siebie. A jak możemy to zrobić, jeżeli nie obserwujemy, nie skupiamy się, nie mamy świadomości panowania nad kosmosem, którym sami jesteśmy? Jakież mogą być jeszcze nieprawidłowości, jeżeli chodzi o oddech? Zakłócona jest ich synchronizacja z rytmami księżycowymi.
Kolejne to nozdrze, które zaczęło dzień około wschodu słońca, nie pracuje o zachodzie słońca tak jak powinno. I nozdrza zmieniają się bardzo szybko. Oddech nie odbywa się tylko przez jedno nozdrze. Oba nozdrza zaczynają pracować o świcie jednocześnie. I to są te nieprawidłowości. Kiedy zaczyna się praktykować swara jogę, zaczyna się jednocześnie być coraz bardziej świadomym nieprawidłowości w cyklu nosowym i jego okresowych zmian. Zmiana długości pracy lewego nozdrza zwykle przynosi dobre rezultaty. Złe są wynikiem przede wszystkim zmiany długości pracy nozdrza prawego. Zmiany jednoczesnej pracy obu nozdrzy lub kiedy nozdrza zmieniają się szybko. Długi czas pracy lewego nozdrza jest, ogólnie rzecz ujmując, zwykle dobroczynny. Jeżeli lewe nozdrze pracuje dłużej niż 2 godziny, osoba taka otrzyma coś niespodziewanego. Tutaj takie wskazówki a propos przewidywania tego, co się może zdarzyć. Jeżeli lewym nożem nozdrzem oddychamy dłużej niż 3 godziny z rzędu, będzie to sygnał, że czeka nas, że możemy liczyć na tak zwany niespodziewany zysk. Jeżeli oddychamy dłużej niż 4 godziny z rzędu lewym nozdrzem, osobę taką czeka komfort fizyczny, przyjemności i spokój. Jeżeli dłużej niż 7 godzin z rzędu, osoba taka spotka swojego ukochanego i zawrze nowe, korzystne przyjaźnie. Jeżeli dłużej niż 24 godziny z rzędu oddychamy lewym nozdrzem, osobę taką czekają splendory, chwała, podniesienie stopy i statusu życiowego. Ale jeżeli lewe nozdrze pracuje każdego dnia, a prawe każdej nocy, no tu jest też ciekawa wskazówka, bo są też pewnego rodzaju, powiedziałbym, sygnały niemiłe, jeżeli się dłużej oddycha, a zaraz do tego dojdziemy. Ogólna zasada jest taka, jeżeli lewe nozdrze pracuje każdego dnia, lewe w ciągu dnia, a prawe w każdej nocy, osoba taka dożyje 120 lat w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Jeżeli drugiego dnia cyklu wschodu lewe i prawe nozdrze pracują jednocześnie, to znaczy, że 3 godziny po wschodzie słońca, kiedy powinno pracować tylko lewe nozdrze, to jest to znak dobroczynny. Pobożność i skromność w takim czasie przyniesie przyjemność i korzyść. Długa praca lewego nozdrza jednakże może być też szkodliwa. Jeżeli lewe nozdrze pracuje 5 godzin z rzędu, zobaczcie, drodzy Państwo, 3 godziny z rzędu niespodzianka, 4 godziny z rzędu taka osoba będzie miała komfort i przyjemności i spokój, ale 5 godzin to wskazuje to na nadchodzące dolegliwości i ból. Jeżeli 6 godzin z rzędu, to osoba taka będzie musiała stawić czoła opozycji, agresji i przeciwnościom w życiu dnia codziennego. Jeżeli 24 godziny z rzędu przez okres 1, 2 lub 3 nawet dni, osobę taką czeka choroba. Jeżeli 5 dni z rzędu osoba oddycha lewym nozdrzem, osoba taka traci zainteresowanie światem zewnętrznym i żyje ciągle w permanentnym emocjonalnym napięciu. Jeżeli 1 miesiąc bez przerwy, osobę taką czeka utrata dóbr osobistych. A teraz jeżeli popatrzymy sobie na to, ja wiem, że to tak się naraz nie da spamiętać, dużo tego nie ma, ale rzeczywiście ciekawe, prawda? Jeżeli prawym nozdrzem, tak? Długa praca prawego nozdrza za wyjątkiem nocy przynosi, czyli ogólnie rzecz ujmując, w ciągu dnia jak oddychamy w większości lewą dziurką jest ok. Jeżeli w nocy lewą, to nie bardzo, w nocy prawą. Czyli jeżeli w nocy oddychamy prawą, jest wszystko w porządku, ale jeżeli prawym nozdrzem oddychamy dłużej niż 3 godziny z rzędu, zaginie coś wartościowego lub nastąpi jakiś inny rodzaj straty w naszym życiu. Jeżeli dłużej niż 3 godziny z rzędu oddychamy prawym nozdrzem, osoba taka pokłóci się z kimś dobrym, z jakimś dobrym człowiekiem. Jeżeli dłużej niż 10,5 godziny oddychamy prawym nozdrzem, osoba taka stanie się agresywna, szorstka, destruktywna i nieznośna. A jeżeli więcej niż 24 godziny z rzędu, osoba taka zachoruje, powoli opadnie z sił i umrze w ciągu 3 lat. Drodzy Państwo, zobaczcie, 24 godziny z rzędu
Tylko pytanie, kto jest na tyle świadomy przez cały ten czas, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nie było nawet krótkiej przerwy oddychania lewym nozdrzem, ale osoba taka zachoruje 24 godziny z rzędu oddychając prawym nozdrzem, powoli opadnie z sił i umrze w ciągu 3 lat. Jeżeli oba nozdrza pracują i zmieniają się w przeciągu pół dnia, osoba taka stanie się sławna i będzie jej towarzyszyło powodzenie. Jeżeli oba nozdrza pracują jednocześnie, zaczyna dominować suszumna. Działania podjęte w tym czasie przyniosą wyniki przeciwne do oczekiwanych oraz niekorzystne sytuacje. Jeśli oba nozdrza zmieniają się bardzo szybko, wskazuje to na nadchodzące kłopoty, przegrane i przeciwności. Należy zawsze sprawdzać nozdrza przed podjęciem decyzji. Także nim podejmujemy decyzję, warto skupić się i zobaczyć, którym nozdrzem oddychamy. Kiedy jeszcze? Przed wstaniem z łóżka, przed opuszczeniem domu, miasta czy kraju. I kiedy jeszcze? Przed wejściem do jakiegokolwiek pomieszczenia, biura, pojazdu czy kraju. Kiedy pracuje lewe nozdrze, wszystkie czynności dolnej części ciała powinny zaczynać się od lewej strony, stopy. A jeżeli prawym nozdrzem, to odwrotnie, tak? Wszystko zaczynamy od prawej strony. To znaczy, należy wychodzić z łóżka, stawiając na ziemi najpierw lewą stopę. Należy wychodzić z domu, z miasta, z kraju, najpierw lewą stopą. No trochę trudno w samolocie, tak? No ale nieważne. Kiedyś się raczej nie latało, a to była metoda opracowywana na tamte czasy. No i ta zasada jest oczywiście tożsama. Jeżeli prawą dziurką nosa oddychamy, to prawą stopą. Poza obręb danego miejsca, pomieszczenia i tak dalej. Zanim zdecydujemy się na podjęcie jakiejkolwiek działań, musimy rozważyć ich naturę oraz to, czy jest to właściwa chwila do ich podjęcia. Ja zawsze mówię, że można zrobić wszystko, tylko trzeba wyczuć odpowiedni czas, miejsce. I tak naprawdę ta metoda o tym właśnie mówi, tak? Że tak naprawdę odpowiedni styl, odpowiednie podejście, odpowiedni moment i każda rzecz nabiera w tym momencie coraz innego wymiaru. Ja myślę, że skończę tutaj te kawaloncik i dzisiaj sobie już darujemy. Jak chcecie Państwo, to ja ten temat rozwinę jeszcze, bo tak miałem taki zamiar ogólnego wprowadzenia Was w to zagadnienie, ale myślę, że temat jest na tyle ciekawy, że warto sobie zdawać sprawę z pewnych mechanizmów. I nim zdecydujemy się na podjęcie jakiejkolwiek działań, musimy rozważyć naturę oraz to, czy to jest właściwa chwila i moment. Swara yoga wyraźnie stwierdza, że pewne czynności najlepiej jest wykonywać, kiedy pracuje konkretne nozdrze. Informacje te mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji. Każdy może zaobserwować, które nozdrze pracuje, kiedy jakaś myśl przychodzi mu do głowy. Dominacja nozdrzy wskazuje, czy realizacja danego pomysłu będzie dla nas korzystna, czy nie. Czy w ogóle dojdzie on do skutku oraz czy plany z niego powstałe powiodą się. Jeżeli akurat jest to dzień słoneczny, a dni słoneczne to niedziela, wtorek lub sobota. Już Państwo powinniście pamiętać, że w dni słoneczne oddychamy oddechem słonecznym, tak? Czyli wtedy, kiedy księżyc maleje. Jak księżyc maleje, oddech słoneczny, to która dziurka nosa? Czyli rozpoczęty prawym słonecznym nozdrzem, a pomysł czy plan przyszedł nam do głowy, gdy pracowało prawe nozdrze, należy wcielić go w życie. Jeżeli w dodatku dana czynność również jest związana z prawym nozdrzem, to pomysł czy plan należy realizować szybko. I na koniec parę takich wskazówek, nie będę przeciągał. To jest taka fajna tabelka. Ja Państwu, tym, którzy będą chcieli coś więcej, się odezwą, no to prześlę tą informację. Czynności związane z nozdrzami. Dzisiaj może zaczniemy tylko o czynnościach. Cieszę się, że są osoby, które się zadziwiły troszeczkę na temat wiedzy o oddechu. Czynności, które są tożsame, dzisiaj tylko na tym powiemy, a o czynnościach związanych z prawym nozdrzem, oddechem przez prawe nozdrze za tydzień.
Lewe nozdrze to są takie czynności, czynności stałe, nie wymagające ruchu ani przemieszczania się. Czynności długoterminowe, podróż do odległych miejsc, zbieranie ozdób, zbieranie żywności i rzeczy niezbędnych do życia. Dzisiaj można powiedzieć zakupy, tak, żywności. Rozpoczęcie nauki, edukacja szkolna. Oddychanie lewym nozdrzem pomaga przy graniu na instrumentach muzycznych, przy śpiewaniu, przy nauce tańca, przy budowaniu pustelni i świątyń. Lewe nozdrze to sianie, praca w ogrodzie, budowanie studni, basenów, wszystkiego tego, co się wiąże z zbiornikami wodnymi. To również dobroczynność, pożyczanie pieniędzy innym, ślub, narodziny dziecka. To kupowanie ubrań, ozdób i ziemi. Działania pacyfikacyjne, łagodzące, powodzenie w świecie. To przyjaźń, spotykanie krewnych. To też ustanawianie pokoju. Przygotowywanie boskiego leku, praktykowanie alchemii, leczenie chorób, terapia, czczenie guru. Wprowadzenie się do nowo skonstruowanego domu, do nowej wsi, nowego miasta, kraju. To również myślenie o złym zdrowiu krewnego. Jak również inicjacja do zakonu czy praktykowanie dyscypliny. Lewe nozdrze to zwracanie się do swojego mistrza, to służba, to akty dobroczynności, założenie nowej kolonii, zakonu lub społeczności, otwarcie nowego konta bankowego, to wiedza o przyszłości, teraźniejszości i przyszłości, to leczenie gorączki, to przekraczanie, to przekładanie maści z drewna sandałowego na czoło, to przykładanie, nie przekładanie, już mi się wyrazy uciekają. Czyli lewe nozdrze to przykładanie maści, to hodowanie czworonożnego zwierzęcia, to złożenie nowego ślubu, to picie napojów niealkoholowych, to między innymi z takich trywialnych czynności oddawanie moczu, ale również i medytowanie. Także drodzy Państwo, zostawiam Wam pod rozwagę, zachęcam do dyskusji. Było mi niezmiernie miło Państwa gościć dzisiaj w programie. Ktoś, widzę, się przeraził, ale to wcale nie jest taka trudna wiedza. Dziękuję za wysłuchanie programu. Zapraszam za tydzień. Będziemy kontynuowali ten temat. Jeżeli Państwo jesteście chętni, to myślę, że zaspokoję waszą ciekawość w tej materii, a ja zachęcam jeszcze raz do eksperymentowania, no i dzielenia się swoimi opiniami na maila, którego Państwo macie tutaj na końcu. Dziękuję ślicznie i miłego wieczoru życzę. Do usłyszenia.